Dzień dobry, witam Państwa i zapraszam na program pod tytułem Bez krawata. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj burmistrz Lędzin, pan Wiesław Stambrowski. Bez krawata, czyli luźno, ale będziemy mówić o poważnych sprawach, panie burmistrzu. Budżet na ten rok, jaki jest? Optymistyczny, pesymistyczny, jakby w porównaniu do ubiegłego roku? No, w porównaniu do ubiegłego roku jest trochę większy, no ale to też dlatego, że finiszujemy z programem kanalizacji. No i te środki przeznaczone na tę kanalizację ze strony miasta, no w tym roku muszą być większe. Ile to będzie w sumie kosztowało? Bo to ogromna inwestycja. No tak, ta inwestycja na szczęście jest w 85% finansowana z Unii Europejskiej. Całość inwestycji przekroczy grubo 100 milionów złotych. No, natomiast no, nasz udział miasta będzie musiał się zamknąć w granicach 8,5 miliona złotych. Oprócz tego partner, który jest beneficjentem tych środków, to jest nasza spółka komunalna, no, zaciąga no, głównie kredyty i pożyczki na ten cel, które w przyszłości będzie musiał spłacać. No, ale w przyszłości jeszcze zostanie jakiś procent tej kanalizacji do zrobienia, bo to na 100% tak, nie macie. Tak, to będzie już niewielki procent, to nie przekroczy 10%, ale no, trzeba przyznać, że miasto, można powiedzieć, że prawie w pełni zostanie skanalizowane. Jest to sieć zarówno sanitarna, jak i deszczowa. I w związku z tą deszczową siecią, to tu są też obciążenia miasta, bowiem na tych fragmentach ulic, gdzie deszczówki nie było, to podłączenia tej deszczówki, te wszystkie kanaliki, jak również obrzeża tych ulic, no to już są po stronie miasta. Stąd właśnie na ulice w tym roku, na gminne, nasze dofinansowanie będzie ponad 2 miliony złotych. Oprócz tego jeszcze blisko milion na ulice powiatowe, bo też będziemy robić wspólne projekty z powiatem, no to na samą taką infrastrukturę drogową ponad 3 miliony złotych. No właśnie, już nawet wyjeżdżając do Lędzin, to widać te roboty mimo w śniegu na drogach. To są duże pieniądze i drogi, i kanalizacja, i oświata, bo to jest lwia część każdego budżetu. Na co nie starczy pieniędzy? No bo wiadomo, budżet nie jest z gumy. Nie na wszystko wystarczy. No każdego roku na coś na pewno nie starczy pieniędzy, ale no, rok 2014 to także 25 lat nowej rzeczywistości polskiej. Wydaje mi się, że no, Lędziny są taką cząstką tej nowej rzeczywistości i na te 25 lat no, widać duży postęp w mieście. Ja ciągle jednak będę pytała o to, co się nie udało zrobić albo wprowadzić do tegorocznego budżetu. Z pana punktu widzenia, czego żal, że się nie znalazło na to pieniędzy? No, no trzeba też przewidywać, że są i następne lata, następne budżety. W mieście zawsze jest coś do zrobienia. Na pewno nie mamy tylu placów zabaw, co byśmy chcieli. W tym roku będziemy no, już kończyć taką serię boisk szkolnych. Co się nie udało na przykład w zeszłym budżecie, no to mimo, że mieliśmy w budżecie, bo mieliśmy boisko przy gimnazjum nr 2, no niestety nie zrobiliśmy. Przesunęliśmy to na ten rok. W tym roku kończymy też taką inwestycję budowy, przebudowy budynku MKS-u na przedszkole. Wreszcie koniec będzie, tak? Bo to trochę długo ta inwestycja trwa. No to nie jest tak długo, bo my w ciągu tych w zasadzie 4 lat no to robimy już drugie przedszkole. Bo pierwsze zostało rozbudowane na Hołdunowie i zmodernizowane. No i teraz w zasadzie w przeciągu 1,5 roku robimy tutaj przedszkole dla Lędzin. Ale niestety zadania zlecane z centrali, czyli z państwa na oświatę no z roku na rok się zwiększają. I mamy nadzieję, że
ta infrastruktura przedszkoli, to jedno i drugie, no może w 90% zapewni nam miejsca. Nabór w przyszłym roku, czy w tym roku? Nabór, tak, wrzesień 2014. Dotychczas dzieci z tej części Lędzin miały swoje przedszkole, ale to przedszkole było trochę rozrzucone, bo i było i w szkole podstawowej, znaczy tam miały siedzibę w szkole podstawowej nr 1, ale było też i w zespole szkół, było też i w gimnazjum. No i te przedszkolaki potem pójdą do szkoły. Pan tu mówił o boiskach. Czy nie było możliwe, nie wiem, z braku pieniędzy, pomysłu? Mam na myśli te orliki sławetne. W innych gminach, przy samorządach mniejszych, czyli gminnych, miejskich, powiatowych, jak to w Lędzinach się ma? No w Lędzinach jest tak, że przy zespole, przy powiatowym zespole szkół jest orlik. Natomiast myśmy wybudowali gotowe boiska ze sztuczną nawierzchnią przy szkole podstawowej nr 1, przy szkole podstawowej nr 3, przy zespole szkół na Goławcu, także 3 są i teraz powstanie nowe, ładne boisko przy gimnazjum, czyli będą 4 boiska plus orlik, czyli w zasadzie 5 boisk w 16-tysięcznej gminie. A oferta kulturalna, tutaj mówimy o różnych remontach, adaptacjach i tak dalej. Kiedy szczęśliwy finisz i kiedy będziemy mogli przyjść na otwarcie i przecięcie wstęgi? No właśnie, oferta kulturalna, no to jest przede wszystkim działalność MOK-u. No i teraz działalność MOK-u szczęśliwie będzie mogła się powiększyć. Także i na Lędziny, bo no cóż, jeżeli siedziba MOK-u była w Ołdunowie, no to jednak tu się gromadziło to życie. Całe szczęście, że także MOK ma w swoim zasobie salę kinową Piast. Także jest jakiś taki łącznik między Lędzinami i Hołdunowem, no ale teraz Lędziny będą miały plac Farski i całe piętro do dyspozycji dla Miejskiego Ośrodka Kultury. Mogę już zaprosić na uroczyste otwarcie, bo techniczne odebranie placu Farskiego nastąpiło w grudniu 2013 roku. Zresztą inwestycja trwała od czerwca 2012, skończyła się w grudniu półtora roku. Całość też trzeba powiedzieć, przekroczyła 5 milionów złotych, z czego 4 miliony 285% mieliśmy też dofinansowania zewnętrznego. A to uroczyste, o którym mówimy, no to będzie miało miejsce 12 kwietnia tego roku. Zapraszamy dziś. Zapraszam Państwa. Panie burmistrzu, ile udało się pozyskać pieniędzy z Unii Europejskiej, z tych funduszy różnych, z innych programów? Bo mam tu na myśli, no bo musimy powiedzieć o tych pieniądzach. Jak przejrzałam sobie budżety pozostałych gmin w powiecie, no to wcale tak dużo na jednego mieszkańca wam nie wychodzi tych pieniążków. Tak, ale to trzeba by przeliczyć jednak te pieniądze. Te ponad 100 milionów, które uzyskaliśmy na kanalizację, którą w zasadzie robimy, to jest niecałe 3 lata, no to na jeden rok to już jest ponad 30 milionów, gdyby tak przeliczać. No poza tym na ten plac Farski mieliśmy 4 miliony 200 tysięcy złotych i obecnie w tym roku 2014 zaczynamy taki program eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Lędziny i na to mamy też ponad 2 miliony dofinansowania zewnętrznego. To kiedy realizacja zacznie się roku, i kiedy będziemy roku. Mogli korzystać? W tym roku już jesteśmy po przetargu. No to tak, i jak to fizycznie, tak realnie będzie wyglądało? Realnie będzie wyglądało w ten sposób, że komputery trafią do naszych jednostek, to są właśnie Miejski Ośrodek Kultury, szkoły, MOPS, przedszkola i także około 100 komputerów będzie przeznaczone dla mieszkańców miasta. Fizycznie jak to będzie wyglądało, panie burmistrzu? Bo to się tak fajnie mówi, dla mieszkańców miasta. Pan Kowalski dostanie komputer? To znaczy, jesteśmy już też po takim całym cyklu związanym z przyznawaniem tych komputerów, to znaczy z wytypowaniem osób. I to był zespół składający się i z pracowników Urzędu Miasta, no i przede wszystkim z MOPS-u, bo wykluczenie, no to sama nazwa wskazuje, chodzi o eliminację wykluczenia, czyli to jest jednak dla tego, znaczy nie powiem, że środowiska, ale może
dla takiej grupy, której trudno byłoby osobiście zapłacić. Innymi słowy, takie wyrównanie szans, jak to się kiedyś mówiło. Tak, stąd ta eliminacja wykluczenia. Mhm. Czyli w sumie mieszkańcom żyje się dobrze, będzie żyło się jeszcze lepiej, tak? Za bardzo idziemy w znane hasło, stety. Tak właśnie jest. A jak się żyje urzędnikom? Jak się żyje urzędnikom? No to trzeba było się... W kontekście budżetu, panie burmistrzu. Urzędnikom. Czy będą trzynastki w tym roku i w jakiej wysokości? To znaczy w trzynastki będą w wysokości ustawowej. Ja nie mogę nie wypłacić trzynastek, bo pracownicy mają to zagwarantowane w ustawie. Mm-hmm. To czego życzyć na ten nowy rok jeszcze w sumie? Lędzinom, mieszkańcom władzy. Ja mam taką, czego życzę. Ja na wszystkich spotkaniach ostatnich z mieszkańcami zawsze proszę o jeszcze odrobinę cierpliwości. Bo musimy to przetrzymać. No są te niedogodnienia, ale chciałbym się powiedzieć sorry, ale przy takiej inwestycji muszą być utrudnienia. No niestety, więc o cierpliwość państwa prosimy. Dziękuję panu burmistrzowi, do zobaczenia, do widzenia.